Kolejny filmik z mojej nauki ekologii. Niszczy żyto, krzycę. Lecę chwastownikiem. Widzę, że grykę raczej nie zniszczę. Żyto, mam nadzieję, że to przeżyje. Ale najbardziej mi chodzi o inne chwastki. Także tak trochę jeżdżę. Tu jestem na innym końcu pola niż zwykle. Bo tu trochę poprzysypywało, ale mam nadzieję, że to żyto wyjdzie. Ono tu rośnie, tylko jest trochę przysypane. Mam nadzieję, że sobie poradzi z tym. Nie wiem, czy dobrze robię, czy źle. Nie ma doświadczenia. Najbardziej mi chodzi, żeby o te, się o tych pozbić. To chyba będzie przytulio podobne coś. Chociaż trochę przemęczyć. Na pewno wszystkiego nie zniszczymy. Ale może chociaż trochę. Napowietrzymy ziemię. Ma być ciepło, to... O te. Nie wiem, czy to jest konkol, czy to jest przytulia. To mnie gnębi. Tego chciałbym się pozbyć. Najbardziej. Ale nie wiem, czy to nie jest spóźnione. Zobaczymy. Coś to na pewno nie zaszkodzi. Mam nadzieję, że nie zaszkodzi. To już jest duże. Nie chcę też za bardzo agresywnie jechać. By żyta nie powydzierać. To jest trochę nierówne, jadę po ukosie. Co tym myśleć, sam niby trochę rośnie. Jeszcze najgorzej tu się koło przeszło. Jeżdżę 60, bo sam się poszło. I tego jest jak jest. Nie wyciskam zbyt mocno. Nie. Może się teraz jeszcze popuszczę. Zobacz. Teoretycznie powinno się 3 dni posiewie, ale wtedy akurat nie deszcze, bo tak nie było jak. Dlatego chciałem, żeby to żyto troszkę się wyrosło, ma 2 liście. Także niestety też chwasty wyrosły, większe. Zobaczymy, jak ta konkurencja wyjdzie. Kto wygra wojnę, żyto czy chwaściorki. Co on robi, nie się śmieją. Nie wiem, czy to jest dobre chwastownikowanie jesienią, czy źle, pokażę się. Widzę, że tej gryki w większości zostanie, ale jak mówiłem, gryka to nie jest wielki problem. Nawet żaden problem, bo to mały przymrozek i to gryka przymarznie. Tu innych chwastów, tu wyrwany fajny chwastnik. Jest to powinno wysnąć. Na ten się wypryka. Tu tak bardzo, o, tu ten, którego nie lubię, i widać ładnie wyrwany. Następny. Ten wyrwany. Także no, może coś to jednak pomoże. Zobaczymy. Chwastownik. Tu jest bezorkowo robione, przypomina. Także chwastownik to jest bez orce, też daje radę. O, byczka. Tu ze ściągnie. Także tak to wygląda po chwastowniku. Nie wiem, za mocno, za słabo. Nie mam pojęcia. Ja się uczę. Dopiero zobaczymy, co mi z tej nauki wyjdzie. Miejscami tu widzę, że... O, to jak tutaj. No, całe żyto przysypane. Przeżyje. O, pierzyk. Wyjdzie, czy nie wyjdzie? Zobaczymy. No jest, tylko jest. Nie jest wyciągnięte, o. Tylko było przysypane, tak? Tutaj. Zobaczymy, czy będzie miało się wyjść. Dobra. Trzeba jechać. Pogoda jest ładna. Może tu przesnie. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego. W poniedziałek robimy znowu za remont tego ciągnika. Sprzęgło poszło w samiku.
Skoda. Jadę czerwonym strzałem. O, nawet ładnie wygląda. Dobrze, i tak jest. Też się przydaje. I żytko moje piękne. Ziemię to będzie lepiej. Nic. Próbujemy dalej. Mówię, najgorsze są te chwaściury. Nie wiem, co to, czy to jest przytulia, czy to jest ten konkur. Jedno złe, a drugie jeszcze gorsze. To już, mocno ukorzenione jest dosyć. I słapie. I oto to samo, tu dwa. Tutaj to jest to właśnie diabelstwo. Bo innych nie widać. Tylko nie problem, innych bardzo nie widać. Tylko to. Więc w planie jest jeszcze trochę pomęczenie na wiosnę. Z dwa razy wsianie na strzyku i niech się dzieje. Wola nieba. Także kończę, bo już długo. Także pokazuję, co robię. Pierwsze chwastownikowanie w tym sezonie. Reszta będzie wiosną. Kto ma doświadczenie w ekologii, może podpowiedzieć, czy dobrze robię, czy źle. Bo sam nie wiem.